Cześć, witajcie. W tym filmie zaprezentuję Wam kolejne organizery do systemu skrzyń narzędziowych Kubrick System One. Będzie to organizer L i organizer M, mniejszy. Zanim opowiem o tych organizerkach, to od razu Was skieruję do opisu, gdzie macie link do sklepu Gutmeister, z którego pochodzą te organizerki, bo mamy na sklepie rabacik 15% do końca wakacji na asortyment Kubrick System, Patrol i markę Gutmeister. Czyli te trzy marki możecie sobie kupić taniej. Kod jest w opisie, link jest w opisie, można sobie tam ogarnić. Dobra, króciutko o tych organizerach. Organizery łączą się poprzez wsunięcie w pokrywę w odpowiednie miejsca. Czy to będzie organizer L i M, czy to będzie XLK i MK albo LK, różne konfiguracje. Zasada jest jedna, w zasadzie dwie obowiązują. XLK łączy nam te organizery z systemem One. Inaczej tego nie połączycie. Druga zasada, do organizera o danej wielkości możemy dołączyć organizer tej samej wielkości albo mniejszy. I to jest w zasadzie wszystko. Nie da się na odwrót, nie? Na dwa małe dużego już nie dopniemy. Nie działa to. Nie pasuje, to nie ma szans. To są takie proste zasady. Budowa organizera. Organizery z tych samych materiałów, co poprzednie skrzynki, które Wam prezentowałem. Mają blokadę pokrywy, to jest fajne, i mają kilka zapięć. Mały organizer posiada 4 zapięcia, bo jeszcze konektory tutaj potrafią spełnić rolę zapięcia, jeżeli byłaby taka potrzeba. Nie trzeba zawsze tego zamykać. Natomiast mamy w dużym organizerku 3 zapięcia z przodu. I pasowałoby mieć 3 ręce w sumie, żeby to fajnie, sprawnie otwierać. Dobra, łączenie organizerów. Wsuwamy organizer w odpowiednie miejsce, zamykamy konektor w dół i w górę. W dół konektor zapięty po to, żeby nie odchylało pokrywy, nie rozszczelniało organizera. Do góry zapięty po to, żeby górny organizer już nie wyleciał. I nie wyleci, nie ma szans, trzeba coś połamać, nie? Żeby to wyleciało. Albo odpiąć, uwolnić sobie ten organizer i wtedy ściągamy. Dobra. Po co te zapięcia? Słuchajcie, organizery są ciężkie. One tak naprawdę wiszą na samej pokrywie. Pokrywa nie jest jakoś strasznie przeżebrowana, gruba, wysoka. Jest raczej elastyczna i też producent sobie tutaj poradził z tym w ten sposób, że zastosował po prostu dodatkowe zapięcia, których jest trochę dużo. Trzeba się naklikać, co prawda. Ale no, gwarantuje nam to jakąś szczelność już i gwarantuje nam to stabilność tych wszystkich skrzynek jedna na drugiej. Co nie? Tak to wygląda. Wewnątrz organizerów, w obydwu przypadkach, mamy kuwety. Kuwetki pełne. 11 na 5,5 albo 6 na 6. 11 na 6 cm. 4,8 głębokość kuwet. Albo kuwety zielone. Czyli mamy przegródkę na środku, dzięki temu trochę mniejszych elementów. Natomiast nie czarujcie się, bardzo drobnych rzeczy tutaj nie wrzucicie. Będą przelatywać. Takie tulejeczki, powiedzmy, do kabelków 0,75 czy połóweczka, może przelatywać już. To są drobne elementy, które mogą przelatywać. Ale jeżeli potrzebujecie mieć krótkie wkręty, 16 mm powiedzmy na 3 czy na 4. Myślę, że tutaj spokojnie temat ogarnie, nie? Czyli takie budowlane tematy na spokojnie. Dobra. Po usunięciu wszystkich kuwetek organizer wygląda w ten sposób. Jest przeżebrowany dodatkowo, od spodu jest mocniej przeżebrowany, wzmocniony fajnie. I tutaj mamy takie prostokątne przestrzenie. Tak to jest fajnie ułożone. Czyli możemy to podzielić dodatkowo na jakieś partie. Mogą być zestawy narzędzi, może być jakiś większy materiał, możemy wrzucić wkład piankowy, jakiś materiał i tak dalej. No nie, da się pokombinować. Zresztą ja to powtarzam zawsze. Kubrick System One, jak na razie z systemów, które używałem, skrzyń narzędziowych, jest najbardziej przyjazny kombinacją i to wszelakim. Można naprawdę polecieć z fantazją, w tych skrzyniach zrobić naprawdę fajną organizację narzędzi i akcesoriów. Mały organizer wygląda w ten sposób, jedna przestrzeń. Ten mi się bardzo podoba. Raz, że jest mały, taki poręczny, no a dwa, że fajne takie miejsce na niewielki zestaw narzędzi albo
jakieś specyficzne narzędzia, szczypce na przykład, nie? Kamienie tutaj jakieś do tych szczyp, jest fajny temat. Oczywiście w piance wycięte, czy w jakimś wkładzie, ewentualnie z większą ilością narzędzi. Przeźroczysty organizerek, widać co tam w środku jest. Nie zajmuje to dużo miejsca i da się fajnie skonfigurować zestaw narzędzi, który potem wieziemy, z narzędzi, które czasami są bardzo mało popularne i normalnie nie trzeba ich codziennie wozić, ale taką skrzyneczkę raz za czas sobie wpinamy i bierzemy, nie? To jeszcze Wam pokażę od razu kilka sposobów na zagospodarowanie i potem jakieś wymiary jeszcze zrobimy. Organizer na akcesoria meblowe. Ja zawsze zbieram, jak tam coś normalnego zostaje po składaniu mebelków albo ewentualnie po demontażu, jak coś jest w bardzo dobrym stanie, to sobie to odkładam i później to mogę wykorzystać. Na jakieś awarie, naprawy miałem takie akcje, albo do jakichś własnych projektów, to też jest bardzo fajny temat. Nitownica i nit. Nie? Nitownica, jedno pudełko dodatkowo w tym wkładzie piankowym i trochę miejsca na akcesoria. Dobra. Zszywacz i zszywki. W pudełkach biorę pudełeczko do kieszonki, biorę zszywacz, który ma swoje miejsce, nie lata, nie czaska się. Wkład piankowy, wycięty, kształt na wylot, spłycony ten środek na odpowiednią głębokość i ciach, nie? Narzędzie plus akcesoria. Zestaw trzech organizerków spięty ze sobą, gotowy do transportu w jednej ręce. Można to fajnie transportować. To już jest ciężkie. Spoko, nie? Dlatego też te pokrywy muszą być dodatkowo tutaj złapane, wzmocnione, bo to by po prostu rozginało całość. Mógłby być jakiś tam z tym później problem w transporcie. Wymiary zewnętrzne takiego organizera 53 od rączki, bo to jest najbardziej wystający do przodu element, 37,5. Mały organizer ma szerokość 26,5. Jeszcze wysokość Wam zmierzę. cm wysokość organizera. Mały organizerek wewnątrz 24 na 21 i 9, powiedzmy, że 22 ma, no powiedzmy na siłę 22, wysokość 4,8, co pamiętam, no 4,7, 4,8, czyli jeszcze jest trochę miejsca pod pokrywą. A mniej więcej wiecie co tutaj można wrzucić. Większy organizer to jest jeszcze prototypowy, inny troszkę inaczej wykończony. Większy organizer wewnątrz ma 21,5 na 24 i tu
tutaj ten środek też ma 24 długości, ale 5 cm szerokości. Wysokość ta sama, tam 4,8 mniej więcej, nie? Tak to mniej więcej jest. Te małe przestrzenie tutaj mają 16,5 na 6 cm. Gdybyście byli ciekawi już tak dokładnie, jak to mniej więcej wygląda, żeby tam sobie ogarnąć zestaw narzędzi, co tam wejdzie, co nie wejdzie do takiego organizera. Pamiętajcie o promocji, korzystajcie, następna pewnie nie szybko. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!